Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Kiedy oglądacie ten film, ja robię co innego, ale co robię, to wam powiem później. W każdym razie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną byłego szefa rządu, zwanego, niektórzy mówią o nim Pinokio, nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale słyszałem, byłem po kole w sklepie i jeden pan mówił o panu Morawieckim Pinokio, nie wiem dlaczego. W każdym razie Poczta Polska się też dołączyła i generalnie panowie wnieśli skargę kasacyjną, czyli odwołali się od wyroku, który twierdził, że wybory kopertowe to była coś, co było nie do końca zgodne z prawem. No i bardzo miło mi było przeczytać, że Naczelny Sąd Administracyjny, czyli przypomnę, najwyższa instancja prawna w naszym kraju, uznał, że wybory rzeczywiście były niezgodne z prawem. A zatem już ten wyrok jest prawomocny, już nie można się od niego odwołać, bo wszystkie stopnie procedury odwoławczej zostały wykorzystane. No i moi drodzy, teraz całkiem legalnie można powiedzieć, można twierdzić, że pan Mateusz Morawiecki i rząd przez niego kierowany działał w sposób sprzeczny z prawem w tej materii. I jestem osobiście bardzo tym usatysfakcjonowany. Cieszę się, jak, że tak powiem, mały Kazio bateryjką. Tutaj w innym materiale, którego niestety nie przygotowałem, pan Morawiecki twierdził, że jego decyzje były odpowiednie do realiów, które występowały w tamtym czasie i tego typu, że tak powiem, zagmatwane tłumaczenia. Natomiast panie Morawiecki, panie były na szczęście premierze, ja myślę, że moralność jest taka sama i praworządność jest taka sama w każdych warunkach. I chyba, że ktoś jest komuchem i wierzy w prawdę etapu, to wtedy rzeczywiście to, co jest nielegalne wczoraj, jutro będzie chwalebne. Nie wiem, w co wierzy pan Morawiecki. Pamiętam tylko, jak powiedział, że coś tam o misce ryżu mówił. I moi drodzy, nareszcie dożyłem tego momentu, kiedy pisowscy aparatczycy są rozliczani ze swoich czynów. Nie mówię, że karani, ale rozliczani. I ja osobiście żyję nadzieją i wierzę w to, że kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy sądy w Polsce rozliczą to, co się działo od marca 2020 do kwietnia 2022, czy lutego. Wierzę, że sądy rozważą, kto wymaga nagrody, a kto wymaga ukarania. Akurat od początku miałem dokładnie takie same zdanie jak Naczelny Sąd Administracyjny na temat wyborów kopertowych. I w całej tej sprawie fascynujące jest to, że pan Morawiecki miał jeszcze w sobie na tyle pewności siebie, że próbował nowy rząd sformułować. O! Jest materiał, którego wcześniej nie przygotowałem. Posłuchajcie, na portalu X pan Morawiecki napisał tak. Dzisiejszy wyrok NSA jest w całkowitym oderwaniu od tamtych czasów i zagrożenia, które wówczas panowało. Tak, panie były premierze. Jednym z tych zagrożeń były pańskie działania, jak stwierdził NSA, niezgodne z prawem. Jest też jasne, że gdyby nasz rząd nie podjął wówczas działań, to dziś też by zapadł wyrok, tym razem obejmujący skargę na bezczynność i narażenie zdrowia obywateli. No oczywiście, że tak. Jednak tutaj pan Morawiecki sugeruje, że to jest polowanie jakieś na czarownicę, że co by nie zrobił, to byłoby źle. Tak, panie Mateuszu,
Cokolwiek by pan zrobił, to byłoby źle. Ale nie dlatego, że ktoś się na pana uwziął, tylko dlatego, że ja nic nie poradzę, że podejmuje pan takie właśnie decyzje, które w szerszej perspektywie czasu okazują się złe. I to nie jest moja wina ani wyborców, ani sądu. I moi drodzy, myślę, że, znaczy mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec rozliczania roku 2020, ale też nie liczę na jakieś specjalne sukcesy w tej materii. Za późno jest jeszcze, żeby otwierać szampana, bo jak to mówi przysłowie, krukowi oka nie wykole. Zwróciłem też uwagę, że ten wpis ukazał się o godzinie 2:32. Panie Morawiecki, o 2:00 pan się wyśpi. Nie pisze pan takich rzeczy na portalu X, tylko pan się wyśpi, bo pan będzie niewyspany i będzie pan głupoty gadał. A jeżeli, biorąc pod uwagę, że pańskie własne słowa, że spodziewa się pan kolejnych prześladowań, to jasność myślenia jak najbardziej się panu przydać może w najbliższej przyszłości. Jak zły, rudy niemiecki agent będzie chciał pana pogrążyć, to umiejętność wyjaśnienia się bardzo przyda. Na przykład jak ktoś pana zapyta, skąd pan wiedział, że preparaty w zastrzykach były bezpieczne? No, to pan będzie się musiał wykazać wręcz ekwilibrystyką w wyjaśnianiu tego słowną. Bo firma, która te preparaty w zastrzykach produkowała, na literę A się jej nazwa zaczyna, a drugi człon na Z, właśnie coś tam zaczął znaczy mówić ta firma o odszkodowaniach. Niestety nie mogę tego tematu dalej rozwijać, ponieważ w Polsce panuje cenzura i nie ma wolności słowa. W związku z tym cieszą się powodzeniem usługi YouTube'a, który wraz z innymi, że tak powiem, rzeczami, które robi dla ludności za pieniądze również oferuje usługi polegające na cenzurze prewencyjnej. Tutaj dokładnie na ten temat szanowny pan Zuckerberg prowadził negocjacje z szanownym panem Faucim. Maile na szczęście pana Fauciego w tej sprawie zostały ujawnione. Mam te maile, moi drodzy, zarchiwizowane. A więc jeżeli ktoś by twierdził, że tak nie było, że kłamie, że pomawiam pana Zuckerberga, to panie Zucker, możesz mi pan skoczyć na bolec. W każdej chwili mogę w sądzie te maile pokazać. Swoją drogą, ciekawe, czy gdybym był odpowiednio bogaty i zaproponował panu Zuckerbergowi, że ile by sobie zażyczył, żeby codziennie rano całował mnie w pośladek. Za ile by był w stanie to zrobić? Myślę, że na pewno byłaby jakaś cena, żebyśmy się dogadali. Moi drodzy, może się dziwicie, że takie rzeczy opowiadam, ale ja mam już 5 dych na karku. Zostało mi jakieś 15 lat życia, czyli w sumie całkiem niewiele. Jeśli chodzi o stan zdrowia, jestem wrakiem człowieka. Otyłość, z którą walczę nieskutecznie, nie poprawia również mojego zdrowia, tylko je pogarsza. A więc, moi drodzy, ja się jutro mogę przekręcić. Ot tak sobie. Bo serce nie wytrzyma i gruby się wywali. Tak jak ten ksiądz przy ołtarzu. Dlatego ja już się nie muszę gryźć w język. To jest luksus ludzi starszych i schorowanych, że my już możemy pozwolić sobie na szczerość. Jak będziecie, znaczy nie życzę wam, żebyście byli schorowani, życzę wam, drodzy widzowie,
długich lat życia, w zdrowiu i szczęściu. I być może podczas tego długiego życia będziecie mieli okazję się przekonać, że na starość ludzie się robią szczerzy. Ostatni przykład szczerego starszego człowieka widziałem kiedyś na ulicy Karmelickiej. Karmelicka, przejście dla pieszych, zdaje się naprzeciwko dokładnie wylotu ulicy Karmelickiej w kierunku Plant. Czerwone światło, stoi sobie młoda kobieta w krótkiej spódniczce mini i dwóch starszych panów. Jeden w garniturze, a drugi taki bardziej ubrany jakby w odzieży na wagę. No i czerwone światło i pan ubrany w odzieży na wagę zaczyna, patrzy na tą młodą dziewczynę i pod nosem zaczyna mruczeć i wyzywać ją od prostytutek. Uznał bowiem, że jej sukienka jest, przepraszam, spódnica. Sukienka to jest razem z górą. To była spódnica. Że jej spódnica jest zdecydowanie zbyt krótka i zaczął ją wyzywać. Po czym tak się zdenerwował, że na czerwonym świetle ruszył przez pasy na drugą stronę ulicy. Dziadek w garniturze też się zdenerwował, tylko nie na dziewczynę, tylko na tego dziadka, który zaczepiał dziewczynę i chciał go walnąć tak z backhandu w papę, niestety nie trafił, więc był zbyt powolny, więc tylko stanął i na cały regulator zaczął go wyzywać i krzycząc, że co się do dziewczyny przypieprzasz, bałwanie jeden, jaki przykład dajesz młodzieży. Dziadek z ubraniem ze szmatlandu zatrzymał się, o zgrozo wmurowało go w ziemię dokładnie na środku przejścia dla pieszych i zaczął się pytać, o co chodzi, dlaczego daje zły przykład. Więc dziadek w garniturze wyjaśnił, że dlatego, że przechodzi na czerwonym świetle, a jako starsza osoba powinien dawać przykład. Ja sobie pomyślałem, oj panowie, zamiast marnować swój cenny talent na ulicach naszego miasta, może cyrk otwórzcie. To będzie genialna okazja, żeby sobie dorobić do renty. A propos cyrku, dzisiaj, wracając z pracy, udałem się do Rossmanna w Wandzie. Chciałem bowiem kupić przezroczystą kosmetyczkę. Po co? No po to, że w najbliższym czasie mam zamiar się przelecieć. Znaczy nie sam siebie przelecieć, tylko skorzystać z usług linii lotniczej. I zamierzam zabrać ze sobą kosmetyki, jak każdy cywilizowany człowiek, nie jakieś tam tego niepotrzebne, tylko takie podstawowe, mydło, dezodorant i tak dalej, i tak dalej. Masz przybory do golenia i żeby mnie z tym na pokład wpuścili, musi to być właśnie w przeźroczystym pojemniku. Poszedłem tam więc. Chodziłem po tym Rossmannie szukając kosmetyczek przeźroczystych, bo oczywiście nie mogły leżeć koło innych kosmetyczek. Musiały być wpieprzone na drugim końcu sklepu. I przez cały ten czas po sklepie krążyła również kobieta młoda z trójką dzieci. Dwójka już 800 plusów chodziła, a najmłodszy 800 plus leżał w wózku i to on właśnie był źródłem problemów. Bowiem co jakieś minutę regularnie taki wrzask z siebie wydawał, a głos miał cienki, że po prostu wszystkie, aż mi w czaszce świdrowało. Gdybym miał plomby w zębach, to bym powylatywały od tego wrzasku. I ponieważ jestem człowiekiem kulturalnym, to grzecznie poprosiłem tę panią, aby była uprzejma kontrolować swoje potomstwo i go uciszyć. Pani zauważyła, że każdy przecież był dzieckiem. No tak, ja byłem dzieckiem, oczywiście jak każdy. Tylko, że ja jak byłem dzieckiem, to miałem rodziców, moi drodzy, którzy korygowali moje zachowanie, jeżeli było niewłaściwe. W związku z tym nawet jako bardzo mały chłopiec zachowałem się
zachowywałem się jak mały człowiek, a nie jak małpa, która zospieprzyła. Bo, moi drodzy, gdybym ja chciał, ja przyszedłem z tym klientem, przyszedłem do sklepu zrobić zakupy i mam prawo je zrobić w ciszy i spokoju i czuć się bezpieczny, a nie ryzykować zawałem ze złości. I gdybym chciał takich małpich wrzasków słuchać, to bym poszedł do cholernego zoo, do Lasku Wolskiego bym pojechał, a nie poszedł do Rossmana. Oczywiście pani, jak typowa madyka przez D, nie uznała swojego zachowania za niewłaściwe, tak popatrzyła na mnie, jakby mnie chciała zamordować. I w tym momencie dotarło do mnie, że 800+, które bierze na każde dziecko, jest współfinansowane z moich podatków. I pomyślałem sobie, gratuluję ci, Łukaszu! Jak to dobrze, że dożyłeś takiego dnia, kiedy możesz płacić na tego wrzeszczącego szkuda. A potem sobie pomyślałem, że nie. Lepiej sobie pójdę do domu, bo jeszcze mi żyłka pójdzie ze złości i wyląduje na wózku. Bo moi drodzy, żeby nie być upierdliwym kleszczem, tylko normalnie się zachować w społeczeństwie, potrzebna jest kultura i inteligencja. Kultura to taki odruch, żeby zachowywać się tak, żeby nie przeszkadzać innym. Zaś inteligencja to umiejętność odróżnienia i wykombinowania, kiedy jestem dla innych problemem. Gdybym, na przykład, gdyby Polska była monarchią, gdybym ja był królem, to na 100% wprowadziłbym takie prawo, że można otwierać lokale, na przykład puby, sklepy, kawiarnie, które nie są przyjazne dzieciom. No bo jeżeli są lokale, które są przyjazne rodzicom z dziećmi, a niestety są, bo sam widziałem, to byłoby sprawiedliwie i fajnie, gdyby były też lokale nieprzyjazne, czy przyjazne samotnym osobom. Do takiego lokalu, na przykład kawiarni, mógłbym sobie pójść, posiedzieć w ciszy, nie musiałbym słuchać właśnie małpich wrzasków, albo oglądać samicy gatunku Homo sapiens, która karmi piersią jakiegoś dziecka, a raz coś takiego widziałem, albo je przewija. Nie musiałbym wąchać smrodu pieluch. Moi drodzy, teoretycznie, czysto teoretycznie, ludzie powinni kontrolować to, czy się rozmnażają, czy nie. W praktyce oczywiście nie kontrolują tego. Natomiast powinni to umieć zrobić i to, czy ktoś chce być rodzicem, czy nie chce, to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. I to, że ktoś podjął taką decyzję, że życzy sobie być matką, to jest jego też sprawa i ja nie mam zamiaru z tego powodu ponosić konsekwencji, takich na przykład jak dyskomfort w miejscach publicznych. Jednym słowem, twoje dziecko, twój problem, nie mój. Tak samo jak miałem kiedyś takiego kolegę, byłego już kolegę, który pożyczył ode mnie pieniądze i nie oddał. Tłumacząc, że nie ma pracy, czy tam czegoś nie ma. No i w jego przypadku też tak mógłbym powiedzieć, że podejmował takie decyzje w swoim życiu, jakie podejmował i to jest jego problem, nie mój. No ale można sobie mówić. To mnie nauczyło, moi drodzy, czegoś bardzo cennego, nie pożyczać znajomym pieniędzy. Jeżeli to jest drobna suma, to mogę mu nawet dać, jeżeli mam, uważam, że chcę to zrobić. Jeżeli nie, to nie, ale wolę, żeby się przez chwilę na mnie wkurzył o to, że mu nie pożyczyłem, niż żebym ja stracił pieniądze i znajomego. Tak więc, moi drodzy, marzę o tym, że jak niedługo będę musiał skorzystać z usług linii lotniczej,
to marzę o tym, aby w samolocie za mną nie siedziało jakieś wrzeszczące małe coś, tak jak to było, kiedy ostatnio leciałem samolotem. Całą drogę daruj japę. A potem, kiedy już samolot się zatrzymał i trzeba było wysiadać, to zasnął. Słodki mały bobasek zmęczył się szarpaniem mi nerwów i zasnął. I wiecie, co ja wtedy zrobiłem? Zacząłem sobie głośno śpiewać. Obudził się i zaczął znowu ryczeć. I bardzo dobrze. Bo gdyby on po całej 2,5 godziny grania mi na nerwach sobie spokojnie spał, to czułbym się bardzo niekomfortowo. Ktoś powie, no ale Łukasiu, ale każdy był kiedyś dzieckiem, ty też byłeś dzieckiem. No tak, byłem, tylko jak mówiłem, ja miałem rodziców, którzy mnie wychowywali, a nie tylko karmili i pobierali 500+. Dlatego, kiedy krytykuję dzieci, nie mam problemu do dzieci, tylko do ich rodziców. No ale dzięki decyzjom PiS-u można być zawodowym rodzicem w naszym kraju. Nastukać sobie na przykład 5 bąbelków i żyć całkiem spokojnie za pieniądze podatnika. 5 bąbelków to, moi drodzy, 4000 na rąsie. Da się wyżyć za 4000? Oczywiście, że się da. Tak więc dziękuję, panie Kaczyński. Po raz kolejny w naszym kraju, dzięki pańskim wysiłkom, czuję się jak w niebie. Pozdrawiam was, drodzy widzowie. Dziękuję za uwagę. Strzałka.